No słuchajcie, kolejny dzień to nic innego jak Casablanca. Kto widział film, to wie, że mogą się poczuć jak Humphrey Bogart. Zapraszam, Maroko, dzień kolejny. Nie wiem, który, bo przestałem już leczyć. Money z kanału Wydy Money, proszę. No słuchajcie, Casablanca, czyli Białe Miasto, tak nazwali to Francuzi, z francuskiego, bo to była po prostu kiedyś kolonia francuska. Patrzcie, raz my ich najeżdżamy, w sensie Europa najeżdża Arabów, tak jak wtedy najechaliśmy ich, kolonizowaliśmy w XX wieku, teraz oni najeżdżają nas. W cudzysłowie, no nie najeżdżają, tylko no próbują, jakby no, tak to nazwać. Więc słuchajcie, no role się odwracają i to jest też warte zastanowienia się, ale to zostawiam wam, bo to nie będzie program polityczny, to będzie program Zwiedzaj Maroko z Manim z kanału Wydy Mani, tak super. No i dobra, żeby przejść do meritum. Myśleliście, że zacząłem to śniadanie jak Humphrey Bogart, prawda? Takie zrobiłem wstęp, taką zrobiłem atmosferę, że wiecie, siadłem sobie, odpaliłem papieroska, whisky, kawę. Otóż nie, nic bardziej mylnego. Dopadła mi klątwa faraona. Klątwa faraona po zjedzeniu wielbłąda. Zemścił się na mnie faraon od razu. Klątwa faraona, czyli no przysłowiowo, nie mogę użyć tego słowa przysłowiowego, biegunka. O, to jest, w ogóle to jest śmieszne słowo, biegunka. To jest jedno z takich najśmieszniejszych słów na świecie, tak jak tapczan, aneks, album. Album, co jest śmiesznego słowa, album. Biegunka też jest śmieszne. Dzień piąty, Casablanca, mieliśmy rozpoczynać jako Humphrey Bogart, a rozpoczynamy jako Suchary i klątwa faraona. Niestety tak wygląda to dzisiaj. Zobaczymy, co tam dzisiaj będzie. Casablanca jest bardzo ładna, jest tam meczet Hassana. Przepiękny, w ogóle to jest najwyższym minaretem, minaret to ta wieża meczetu, z najwyższym minaretem na świecie, czyli jest to, ma 200 metrów, czyli jest to tak naprawdę jedna z największych budowli, co się nazywa, sakralnych, takich ku czci jakiegoś boga na świecie. Więc widzieliśmy największą budowlę sakralną na świecie. W ogóle to jest co ciekawe, że meczet, znaczy minaret meczetu, czyli ta wieża, musi być najwyższym punktem w mieście, nie może być wyższych budynków, czyli trzeba pamiętać, że jak budują jakieś wieżowce, drapacze chmur, to nie mogą one być wyższe od minaretu. Po prostu nie, w religii islamu nie mogą być. To jest ciekawe, bo też architekci muszą tak planować, żeby te budynki nie były tak wysokie. Czy to jest dobry czy zło, to już sami ocencie, bo ja sam nie wiem. No, nie wiem, czy to może być dobry czy zło. No fajny pomysł, że coś takiego jest. Jest to też ośrodek taki finansowy, jest tam przedsiębiorczy no, całego Maroka. I według mnie jest naprawdę bardzo ładne. Ludność też jest spoko. Bardzo mi się tam podobało, temperatura super i było wszystko fajnie. Casablanca. Białe Miasto. Polecam. Humphrey Bogart. Money z kanału Wydy Money. Zapraszam do subskrybowania. Tak. Mogę. Pa. Do jutra.